jak? Od razu powiem, znaczy tak jak bym chętnie panu wręczył Nowe Media 6, ale tam tego nie ma, bo to jest w 7. W 7 są 3 teksty na ten dokładnie temat, trójki autorów, każdy inny. Pierwszy jest Joanny Gruzik-Rostkowskiej, drugi jest Michała Boniego, a trzeci Klaja Szilki. Amerykańskie, znaczy bardzo, bardzo fajne, trzy rozważające jakby różne punkty widzenia. Moja odpowiedź jest taka, chrońmy nasze dzieci. Znaczy, chrońmy nasze dzieci. Trochę tak, że chyba za późno już na tych studentów, których pan ma u siebie. Jeżeli ma pan dziecko, to niech pan chroni, rozwija to dziecko i obok systemu szkolnego, z którego pan nie wyjdzie, znaczy nie wypisze pan dziecka z systemu szkolnego, bo to, znaczy mógłby pan, ale podobnie jak mógłby pan urodzić w domu, ale są szpitale. Bardziej zastanowić się, co z własnym dzieckiem, jak go ochronić przed tą głupotą, która go otacza. Jeżeli przypomniecie sobie państwo, ile lektur musieliśmy, znaczy mówię tutaj o tych osobach takich 30-40 lat, ile lektur musieliśmy w naszych, za głębokiej komuny, za schyłka komuny, początek wolności, musieliśmy przetworzyć, ile książek musieliśmy przeczytać. Jak ważne to były rzeczy, jak ważne rozmowy się toczyły na lekcjach, tam chyba nie było nawet żadnych systemów testów. To znaczy ja nie pamiętam, żebym musiał czytać książkę w taki sposób, żeby później wypełnić jakieś tam zero-jedynkowe coś tam. To w ogóle nie po to się książkę czytało. Takie mam wrażenie. Znaczy mam wrażenie, ja wiem, że to brzmi trochę tak, jak się dziadkowie w Ciechocinku spotykają i opowiadają, a za naszych czasów, a wy teraz to głupiejecie. Na poważnie. Nie słyszałem o dobrym systemie e-learningowym w Polsce. Nie słyszałem jeszcze o dobrym systemie webinarowym w Polsce. Być może się mylę, bo być może jest coś, o czym nie słyszałem, po pierwsze. A po drugie, za chwilę będzie. Tylko, że będzie nie masowe. Wszystko, co będzie masowe, będzie trywialne. Wszystko, co masowe, będzie kopią tego, z czym mamy do czynienia w edukacji w tej chwili. Znaczy, ja mam wrażenie takiego totalnego regresu intelektualnego, takiego zaniku w ogóle arystokracji rozumu w tym kraju. Znaczy, takiego głębokiego pogodzenia się na byle jakość od poziomu edukacyjnego, od poziomu miasta, od poziomu... Przecież nie wiem, co zrobić na przykład, no dobra, zajmuję się marketingiem, mógłbym na coś wpaść. Nie wiem, co zrobić, żeby, jeżeli jadę w pociągu i czytam sobie książkę i widzę, że obok ktoś czyta gazetę, a kto inny śpi, to kobieta, która odbiera telefon, co zrobić, żeby ona wyszła z przedziału? No nie wiem, co zrobić, tak? To znaczy, to jest całkowicie naturalne, wydaje mi się, że to jest całkowicie naturalne, że wychodzi się z przedziału. Wiem, że nie odpowiadam na pytanie o to, jak kształcić studentów. Mówię o tym, że niech pan chroni własne dzieci. Tylko jeszcze jedna rzecz, jeśli można, bo też jest tak, że jeżeli stosujemy faktycznie Twittera, SMS-y i tak dalej, to one mają z gruntu rzeczy ograniczoną ilość znaków. Więc cała nasza komunikacja staje się bardzo skrótowa. Gimnazjaliści dzisiaj, jak badania pokazują, nie potrafią przeczytać czegoś, co ma więcej jak 2 strony. Powiem coś gorzej, coś gorszego, na co się złapała niestety, o czym, to nie jest tajemnica, dobrze. Pani minister edukacji, która ma 4 dzieci, powiedziała mi o tym, że jej dzieci nie stawiają kropek ani przecinków. I się zastanawiała, dlaczego. Okazuje się, że w klasach pierwszych są zeszyty, gdzie, czy jakieś takie dla kretynów, przepraszam, gdzie się wpisuje tylko wyrazy, których brakuje. Znaczy wypełnione jest zdanie, brakuje jakiegoś wyrazu, który należy wpisać, no i na końcu jest kropka. No więc jeżeli już są takie zeszyty, w których i poza tym nie ma zeszytu jakby takiego, no takiego, jakiego my mieliśmy, tak?
jednak to będzie spotkanie takich starych dziadków, gdzie proszę, no dobrze. To nie, znaczy argument, że Twitter niszczy mózg, całkowicie oddalam, ale wymagałoby dłuższego tłumaczenia. Mi się wydaje, że generalnie postęp i technika.